W tak zwanym poprzednim odcinku zrozpaczona Mariola nie może pogodzić się z myślą, że wyjeżdżam do Londynu i nie chce wypuścić mnie z domu. Zdeterminowany przysięgą złożoną patronom ruszam do stolicy Anglii. Spośród tysięcy dostępnych przewodników wybieram profesjonalistę, który Londyn zna wyłącznie z teorii, a testy z paszczy wychodzą mu wyłącznie pozytywne. Pomimo strajku pracowników kolei, pomimo faktu, że przewodnik potrzebował przewodnika, pomimo tego, że świat zamiast amunicji walczy kolorami, udaje nam się wbić do parlamentu. Welcome to Jumanji. Nasze. Parliament. Zobaczyć Big Bena, zamienić demonstrację w marsz ludzi pozytywnych, zwiedzić twierdzę. This is the real hero of the battle. Henry VIII's crown jewel protection. Nagrać klejnoty oraz zaśpiewać angielski hymn pod Pałacem Królowej. Pod koniec dnia przewodnik uświadamia sobie jednak, że Londyn to miejsce paskudnie drogie i podmiejskiego beneficjarza nigdy nie będzie stać na to, aby tu zamieszkać. Zalany łzami kładzie się na losowo wybranym chodniku, a ja resztkami sił przenoszę go do samochodu. I tak kończy się dzień pierwszy. No kurwa, Dziekuś, wstawaj, zesrałeś się! No i ruszyliśmy. Pozytywny, jak się później okazało, przewodnik doskonale wiedział, dokąd idziemy. Which way is north? Jeśli będziecie w najbliższym czasie w Londynie, to nie idźcie pod London Eye. Nie, że jest nudne i przereklamowane, bo jest. Nie idźcie, bo mój przewodnik już tam był i 2 godziny stał w kolejce do gondoli. Ile osób w tym czasie zaraził pozytywnym myśleniem, niech pozostanie naszą słodką, gorzką, w zasadzie to pozbawioną smaku tajemnicą. Oko Londynu, niespodzianka, tak naprawdę nie jest żadnym okiem, ale jest naprawdę super monotonne. Przez 2 godziny stoisz w kolejce, aby 30 minut powisieć w gondoli. Mój przewodnik mocno jednak nalegał na przejażdżkę, bo miał misję. Chciał raz na zawsze z najwyższego punktu w mieście policzyć wszystkich emigrantów w Londynie. Portuguese, Lithuanian, Moldavian, Romanian, Latvian. I policzyłby, bo koło kręci się naprawdę, naprawdę wolno, ale... To teraz mi mówisz, że ty masz lęk wysokości? I'm a tour guide on the ground. Powinieneś być zadowolony, stąd widać wszystkich emigrantów w Londynie. That's not a good thing. I'm trying to stay away from them. Zanim błędnik przewodnika zaczął szaleć, wytłumaczyłem mu, że liczenie na głos obcokrajowców, kiedy w tej samej gondoli znajdują się wyłącznie obcokrajowcy, nie jest najlepszym pomysłem. You get what you pay for. Oh god. Oh. This is the BT Tower. BT stands for Bulgarian Telephone. I kiedy chłopak czuł się już naprawdę źle i nie pocieszały go moje zapewnienia, że w razie awarii to pewnie i tak wpadniemy do brązowej tamizy, ktoś powiedział, że tutaj jest tak wysoko, że widać nawet mieszkanie Borysa Johnsona. Na dźwięk słów Boris Johnson mój przewodnik natychmiast wyzdrowiał, a po dotknięciu ziemi mieliśmy już następny cel podróży. Szybki marsz mostem Westminster, błyskawiczna wizyta w spożywczym, bo przewodnik znowu zgłodniał, bezgraniczne zdanie się na znakomity zmysł orientacyjny mojego towarzysza i... No i co? Pan cię wyjaśnił? Wziąłeś nas w ogóle w inne miejsce, kurwa. Look, right. Me and Boris are friends, but doesn't mean I know where he lives, does it? They all look the same. Po tym, jak tuzin osób wskazało nam wreszcie poprawną drogę na 10 Downing Street, przewodnik postanowił zrobić to, co w dzisiejszych czasach wydaje się być już nową tradycją, a w zasadzie to nawet obowiązkiem. HM Revenue Customs! Can I have my taxes back? I'm on benefits now. Kiedy jesteś na ulicy, na której mieszka Boris Johnson, ten Boris, pan premier Johnson, który w głębokim lockdownie zorganizował nie jedną, nie dwie, can Boris come out? Nie trzy, ale 15 łamiących wszystkie możliwe przepisy imprez, to już tylko jedna rzecz pozostaje nam do zrobienia. Miną całe lata, może i dekady, zanim ludzie zapomną, kto trzymał wszystkie głowy pod wodą, aby samemu móc oddychać. Aha, na potrzeby tego filmu mój przewodnik chciał nagrać śmieszny prank ze strażnikiem Borysa. And I've just said, can Boris come out? And I'd just like to film something basically you, just saying fuck off or clear off, no? Okay. No, ale nie wyszło. Od tańca na 10 Downing Street człowiek szybko głodnieje.
Can I touch your sword? Więc poszliśmy na wyżerkę do legendarnej Hard Rock Cafe. Restauracja mieści się na Piccadilly Circus, a więc w miejscu, które Brytyjczycy nazywają angielskim Times Square. W mojej opinii oraz opinii każdego, kto na Times Square był, Piccadilly Circus to za Times Square nie nosiło nawet kija golfowego. Swoją drogą mam jeszcze jeden kanał na YouTube. Nazywa się tak, jak ja się nazywam i jest tam multum, dużo, bardzo wiele filmów z życia Nowego Jorku. Zarówno z czasów, kiedy Nowy Jork był normalny, jak i z czasów, kiedy ostatecznie upadł. Jeśli lubicie sobie na takie rzeczy popatrzeć, to zapraszam, link jest w opisie. No ale przewodnik nieugięcie uważał, że jeden obsrany reklamami budynek wystarczy, aby skwerek mianować angielskim Times Square. Kazakhstan, a great place to visit. If you want to get bombed. No cóż, nie kłócisz się z człowiekiem, który ma w płucach pozytywnego urwisa i z premedytacją włazi do restauracji przepełnionej ludźmi. Kelner, widząc nas, czyli dwóch chłopaków wchodzących do restauracji i wspólnie zamawiających jedzenie, automatycznie przełączył się w tryb Netflix. Najpierw zapytał mnie, co mam ochotę zamówić, a potem zapytał, na co ochotę ma mój partner. Szybki rzut oka na przybyłych ludzi i jedno było pewne. Polska to chyba ostatni kraj na świecie, w którym dwóch facetów pchających wózek to na bank złomiarze. This is a documentary about my friend Mustafa and Nelson and Mandela. A sama restauracja? Zapamiętam ją głównie ze względu na cholernie szybki internet dostępny dla wszystkich klientów. Powaga, zamawiasz hamburgera, a wraz z nim dostajesz dostęp do routera na sterydach. Takich prędkości to my w Bostonie mieć nie będziemy nawet za 10 lat. New Zealand Hotel. You're probably not allowed in there. Years after the pandemic's ended. Gdybym mieszkał w Londynie, to raz na dwa tygodnie kupowałbym tam sobie kawę i wysyłał nowe zmywaki na YouTube'a. I had positive COVID. Jestem niestety przekonany, że mój przewodnik pozostawił po sobie to miejsce niezwykle pozytywnym. W sumie to nie jego wina, bo wtedy jeszcze nie wiedział. To znaczy coś wiedział, no wspominał, że niespecjalnie czuje smak zamówionego kurczaka. Test antygenowy wykonany dzień po naszej wycieczce potwierdził, że smak w tej restauracji niebawem może stracić trochę więcej osób. This is what I aspire to be. Permanently antisocial. Lubicie zabawki? Mój przewodnik lubi je tak bardzo, że w domu zawsze wyszarpuje je swoim dzieciom i sam się nimi bawi. Znaczy wyszarpywał, bo dostał zakaz zbliżania. Sądowy. Miłość do dzieci można prawnie uregulować, ale miłości do zabawek już nie. I dlatego jako kolejny punkt na mapie wycieczki przewodnik zabrał mnie do największego sklepu z zabawkami w Londynie. Hamleys, czy tam Hamleys. Ten sklep to 6 pięter wypełnione wszystkim, o czym każde dziecko oraz facet z zakazem zbliżania się może sobie tylko pomarzyć. Pani rzucająca bumerangiem, chłopy rzucające świecącymi dronami, różowe lalki, zabawki inspirowane filmami, maski psychopatów, którzy są znani i popularni, no i klocki Lego. Mniej więcej od 5 piętra Hamleys zmienia się ze sklepu dla dzieci w sklep dla ojców tych dzieci. I tam straciłem przewodnika na jakieś 2 godziny. Gdybym podczas wycieczki wiedział to, co wiedziałem już po wycieczce, to nigdy nie pozwoliłbym mu bawić się klockami, które dotykać, gryźć i lizać będą po nim inne londyńskie dzieciaki. Ale żyjąc w niewiedzy, postanowiłem, że no już dobra, zostaniemy w sklepie, aż przewodnik skończy budować wymarzony zamek, o którym przez całą drogę tyle gadał. Można powiedzieć, że zameczek, który zbudował, był nie tyle ładny, co kolorowy i pozytywny. I'm staying here forever. Dzień powoli dobiegał końca, a my nadal nie do końca mieliśmy pojęcie, gdzie jesteśmy i jakim cudem poruszamy się w ogóle po tym Londynie. Mielibyśmy tego pojęcia trochę więcej, gdyby mój przewodnik wiedział trochę więcej niż to, jak na Google Maps znaleźć Londyn. This is after the Vice Admiral Nelson, after the Battle of Trafalgar, 1805. He died, so it doesn't really matter to him, does it? And the Russians, the Tsar of Russia, helped fund it. Mother Russia, huh? Ostatnim punktem na mapie było Muzeum Historii Naturalnej. I tu ciekawostka, muzeum o każdej porze dnia jest zatłoczone niczym schronisko dla bezdomnych. Dlaczego? No bo jest całkowicie darmowe. Wejściówka na obiekt kosztuje Bóg zapłać, ale można temu Bogu nic nie płacić. Mój przewodnik po raz kolejny miał okazję udowodnić, że lata studiowania historii, polityki, geografii i internetowych memów nie poszły na marnie. That's an immigrant. Bruno his name was. This is Mustafa. This is what happens when your wife nags at you too much. Jestem teraz w Muzeum Historii Naturalnej, więc jeśli ktoś chce się spotkać w Londynie, no to czekamy. Nikt nie przychodzi.
Muzeum to pierwsze takie miejsce na naszej liście, w którym pozwolono nam nagrywać co tylko chcemy i jak chcemy. Szczęśliwie przewodnik odnalazł Darwina i zamienił z nim kilka ważnych słów. I just want to talk to you about this whole evolution thing, because there's some immigrants in Boston who are actually quite the opposite. They're a bit more like, you know, gorillas. Na pewnym etapie dyskusja obrała jednak takie tory, że nie czułem się kompetentny, aby panom przerywać. Odnalazłem też prawdziwą replikę stroju żaroodpornego. Wystarczająco mocnego, aby pracować w środowiskach wulkanicznych. Niewystarczająco silnego, aby czytać komentarze pod moimi filmami. Po raz kolejny próbowałem dodzwonić się do Marioli. Ta ponownie nie odbierała, no i zrobiło się trochę smutno. Mariola na bank naprawiała wtedy własnymi rękami samochód albo wymieniała dachówkę na nową. Co za kobieta. W chwilach takich jak ta zawsze próbuję sobie przypomnieć ten szczęśliwy dzień, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy. Cześć. W co patrzysz? Cześć, a w Benefit patrzę. Duży. Duży. This is Mustafa. His regular habitat can be found in Boston Town Center, near the Europa Food Store. Bilans podróży do stolicy kraju widzę następująco. Londyn to taka Anglia w Anglii. I to pod każdym względem. Architektury, dostępności wszystkiego, poziomu zaawansowania życia. Powoli zaczynam rozumieć osoby mówiące: mieszkam w Londynie, ale nie w Anglii. To taka sama prawda jak fakt, że różnica pomiędzy teorią spiskową a prawdą wynosi 3 miesiące. Jednocześnie wszędzie jest cholernie daleko i odnoszę wrażenie, że przeciętny Londyńczyk większość swojego dnia spędza jadąc z punktu A do B, z przesiadką w C. Komunikacja miejska, restauracje, bilety na wydarzenia kulturalne to są w Londynie rzeczy cholernie drogie. This is a modern day Polish woman living in Boston. Can you see the cheek fillers? Ale tym, co zabija na miejscu i pali zwłoki na popiół, to ceny wynajmu i zakupu mieszkań. Jest przynajmniej 10-krotnie drożej niż na przykład 100 mil od centrum w dowolnym kierunku. Miasto łatwo ogarnąć, choć nie od początku. Bo na początku to człowiek czuje się trochę jak magik, który trzyma w ręku joypada i pyta znajomych, którym guzikiem się skacze. Linie metra oznaczone są w miarę logicznie, a przy podróżach bardzo pomaga apka TFL, Transport for London. Myślę, że z perspektywy osoby, która przyjeżdża do Anglii tyrać i odkładać pieniądze, jest to miasto dokładnie takie jak wszystkie inne i wcale nie droższe. This is England. Natomiast z perspektywy osoby, która chce tu pracować, ale jednocześnie czerpać z tego miejsca wszystko, co możliwe, Londyn może okazać się jednym z najdroższych miejsc w Wielkiej Brytanii. Pytanie za 100 punktów. Co jest nie tak z tym obrazkiem? Kurwa, nie pada. To jest nie tak z tym obrazkiem. Aha, i strasznie nie lubią tu Amerykanów. W kilku miejscach usłyszeliśmy, że Amerykanie nie powinni wchodzić do żadnego sklepu bez stałej opieki dorosłych. A mi pozostało już tylko wyciągnąć przewodnika ze sklepu dla prawdziwych dinozaurów, zaprowadzić go do metra, a na stacji centralnej wybrać odpowiedni pociąg w stronę domu. To była nasza ostatnia szansa na rozsianie pozytywnych wibracji, zanim pojedziemy w stronę Bostonu. Proszę pana, jak będzie po francusku dziurawa łódź? Nagle jestem w domu. Cześć kochani, jak minął ci dzień? Gorąca kąpiel czeka w łazience, a zimne piwko chłodzi się w lodówce. Pierdolnęło. Drodzy patroni, dziękuję za wspólną wyprawę do Londynu. Dobrze było zwiedzić stolicę jeszcze w czasach, kiedy paliwo kosztowało funt 50 za litr, a memy z ruskim Władkiem całkowicie nie opanowały Facebooka. Mój zegarek policzył, że w 2 dni zrobiliśmy z przewodnikiem 38 tysięcy kroków, co przełożyło się na jakieś 19 mil ulicami Londynu. A owacje na stojąco w podziękowaniu za Benefit w tym odcinku lecą do Adama Pietury. Swoją drogą, ty Adaś. Wszyscy zastanawiają się, kim jesteś, skoro praktycznie mnie utrzymujesz. Pawła Kozłowskiego, Kamila Kruka, Arkadiusza Wysockiego, Adama Pawlaka, Jarosława Urbańskiego, Anny Jakubowicz, Jarosława Góry, Grzegorza Włodarczyka, Pawła Grucy i Rafała Dębowskiego. Chyba nie myślicie, że przy tej okazji zostawię was bez ciekawostki na weekend. Pogoda jest tak niebezpieczna, że Boris Johnson poprosił wojsko o pomoc. Wojsko, żeby kurwa strzelało do wiatru.